na tym poziomie zacząć negocjować nowy program Domu Kultury, no to jakoś realizuje ten postulat właśnie otworzenia, znaczy włączenia tych różnych przykładów kultur ludowych do jakiejś dyskusji o tym, jak ma wyglądać wizja polityki publicznej, przynajmniej na tym szczeblu lokalnym. Znaczy pytanie, na ile złożyłem projekt na taką interwencję, zobaczymy, czy będzie jakiś dalszy ciąg, ale myślę, że w którymś momencie to nastąpi nawet bez środków finansowych, które by to wspierały, bo jest w instytucji taka potrzeba, ale pytanie oczywiście później, na ile z takiego ograniczonego, lokalnego eksperymentu można wejść szczebel wyżej, znaczy czy to jest jakaś wizja tego, jak można projektować polityki publiczne na tym szczeblu, powiedzmy, regionalnym czy centralnym, ale no jest to jakaś propozycja, tak? I tak już dużo czasu. Okej, okay, ale dobre uzupełnienie, bo tą drugą stronę tej ludowej masy, którą dostaliśmy i była wykonać tą istotę, jak tego jak prawie dotarł właśnie do Zwanisku Mazurskiego, jak w tym roku zawsze jest na tym festiwal wioski teatralnej, czy węgajki robiony. I to jest klasyczne, bo to jest taki ludowy w zamierzeniu, ale oczywiście ten prawdziwy lud nie uczestniczy. Tam taka symboliczna scena była na zakończenie tej tegorocznej wioski, gdzie jest taki happening na węgajkach na placu wiejskim. Jest otwarty całkowicie, jest tylko jeden kawałek tego placu, nie wiem, trzy czy cztery takie segmenty siatki są po prostu. No, całkowicie nie blokującej dostępu, ale miejscowi za tą siatką się stawiają. Po prostu. I patrzą na to, co się dzieje na tym placu zza tej siatki, prawda? I wchodzą do środka tylko mężczyźni, którzy wypili. I mają więcej animuszy po prostu i chcą się włączyć, no trzeba, a poza tym nie. Także to było bardzo, bardzo charakterystyczne. Inna rzecz to właśnie na przykład zespół, taki też promowany zespół hip-hop, hip-hopowy, raperski, tak, gimnazjalistów, BLG się nazywa, z podwodą olsztyńskiej wioski. Mój najmłodszy syn właśnie odkrył bardzo byli zafascynowani, no, ale jak ich spotkał, okazało się, że to są po prostu dzieci kolonizatorów z Warszawy, którzy przyjechali tam w latach 80. I zmieniają te wioski pod swoje tam właśnie na takie przyjeżdżające. Więc coś tu ciągle jest, nie? I żyjemy taką samą ludą, biorąc pewne przejawy zaludowe, no ciągle to są przejawy właśnie jednak albo importowane, czy wprowadzone przez aktywnych aktorów z innego poziomu. Natomiast ciągle pytanie o to właśnie, co powiedziałeś, zostaje. Trochę na pierwszym spotkaniu mówiliśmy, to Rysiek Michalski akurat opowiadał właśnie o Ornecie, o wierzutach, o tych projektach teraz i budowania takich schematów dialogicznych i opartych na budżecie partycypacyjnym, które miałyby właśnie podmiotować to. Okej. Ja mam tylko jedno pytanie, znaczy, a co jak w tym schemacie mieści się scena disco polo? No bo ewidentnie jest to scena i ewidentnie jest to, znaczy no już nie można powiedzieć, że jest to robione przez jakichś koralizatorów, znaczy w tym sensie, że jest to, że to po prostu mówmy, że naprawdę to nie chodzi o to, że scenę ja tam akurat użyłem Bohem albo przykładu z Berlina, ale przecież tak samo jak te chłopaki, o których ty mówiłeś, no to przecież też to jest jakaś scena hip-hopowa, która niekoniecznie musi być robiona przez ludzi nie wiadomo skąd i koniecznie jakiś nie wiadomo jak wysokim kapitale kulturowym, tak? Znaczy po prostu ludzie, nie wiem, no moi sąsiedzi, którzy żyją na wsi, też po prostu sobie tworzą muzykę i ewidentnie nie są to... Są to ludzie, którzy skończyli prawdopodobnie 7 klas podstawówki, no ale robią tą muzykę, robią ją po godzinach, chcą ją robić i robią ją z innymi, po prostu wymieniają się z innymi i mają swoje miejsca, gdzie to robią i tak dalej, po prostu w innych warunkach. Ale przecież ludzie żyją od weekendu do weekendu też i nawet jeżeli pracują w fabryce sardynek, no, w jakichś obrzydliwych warunkach i tak gdzieś tam po prostu te potrzeby realizują i niekoniecznie tylko i wyłącznie poprzez innowacje w miejscu pracy. Ja zresztą zapewnia to Kościół bardzo często swoją drogą, jeżeli chodzi o tego typu jakby kulturę oddolną i jej możliwość realizacji. W naszym badaniu robiliśmy też case sceny hip-hopowej, tylko znaczy może nawet nie całej sceny, ale śląskiej. Nie mieliśmy tam zespołów, które byłyby aż tak, nie wiem jak to, aż tak oddolne, aż tak poza głównym nurtem, jak ten przykład z Korna, prawda? To było.
Tylko tam były już takie zespoły, które no przynajmniej na poziomie regionalnym zyskały spory rozgłos, myślą o tym, żeby żyć z hip-hopu, aczkolwiek jeszcze cały czas nie są w stanie tego zrobić, tak? Składają się głównie z osób no, pracujących cały czas normalnie gdzieś tam fizycznie głównie, tak? Bo geneza jest rzeczywiście taka ludowa i podobnie będzie z disco polo, ale jest ten moment przejścia, czy kiedy niewielka część tych zespołów przebija się do głównego nurtu, wchodzi do kultury masowej i zaczyna się utrzymywać z tej muzyki, którą robią. Możemy cały czas mówić o ludowej genezie, ale trudno styl życia i funkcjonowania tych osób, których działalność już jest skomercjalizowana z powodzeniem, tak? I odnieśli sukces, trudno cały czas definiować to w kategoriach funkcjonowania w kulturze ludowej, czy to jest po prostu sposób na awans klasowy, tak? Można oczywiście przeprowadzić w różny sposób, ale w przypadku akurat w Ale nie sądzisz, że generalnie klasy ludowe mają to do siebie, że nie chcą być klasami ludowymi? Znaczy no to chyba jest, znaczy w tym sensie, że znaczy Maciej się nie zgadza. Znaczy w sensie... Klasą średnią, ale klasa ludowa nie będzie dobra. Maciej, ja bym jeszcze dorzuciła jedno, bo mnie bardzo interesuje. Czy także badaliście to, czy ta klasa ludowa się nie rozpoznaje? Bo o tym nie powiedziałeś, tak? Znaczy mówiłeś o rozpoznaniu jej przez instytucje, a nie powiedziałeś o tym, czy oni sami siebie rozpoznają i do jakiego stopnia. I czy się pozytywnie waloryzują i czy mają swój etos. Na zasadzie tak miała klasa robotnicza w Anglii, że ewidentnie był etos klasy robotniczej i po prostu... przynajmniej tak to można to opisać. A przynajmniej ktoś tak to opisał, to niekoniecznie z tej... Ale mamy też te gorące lata noce pracy, wiesz, gdzie po prostu jednak jest ta aspiracja, której nie można po prostu... Wiesz, według mnie trochę łatwo można to określić, w zasadzie, że ktoś aspiruje i to nie jest, jakby w takiej sytuacji, to już nie jest ta prawdziwa kultura ludowa. Bo może ta kultura, nie wiem, jak te chłopaki z Kona, czy oni sami by nie chcieli też po prostu kiedyś się utrzymywać z hip-hopu. I czy, ta, i czy jakby to dążenie do utrzymywania się z tego, co chcesz robić, a nie z jakiejś głupawej pracy. Znaczy, nie jest się coś... Okej, to może Maciek nam odpowie, a potem będzie dyskusja. No bo tak. Ja miałem w ogóle, czuję się sprowokowany przez Piotra Cichockiego, chociaż pewnie nie w ten sposób, w jaki to miało nastąpić. Ja mam wrażenie, że w tym podejściu do kultury ludowej, też w tych projektach, które z Tomkiem realizowaliście, jest takie przekonanie, pojedźmy i zobaczmy bogactwo i atrakcyjność kultury ludowej. Ja mam wrażenie, że my zrobiliśmy coś odwrotnego. Znaczy, wyjedźmy i zobaczmy ubóstwo i nudę kultury ludowej. Nie? I tak naprawdę jest. To jest ubogie i jest nudne. Jeżeli mamy jakiś przykład kreatywności, wywiad robiła Dorota chyba to były dwie rzuty, opowiada jej chłopak, jak gotuje. Słuchaj, ja bardzo lubię gotować, ja świetnie to robię. Ja wszystko posypuję przyprawą do karkówki. Wszystko. Ziemniaki, frytki, mięso, surówki, wszystko przyprawą do karkówki. I pytanie, czy jest to kreatywność, którą ktoś będzie chciał skomercjalizować. No robią to niektórzy obawiać. Ale to jest zupełnie jakby... To jest ta kreatywność, którą my spotykamy. Nie? Oczywiście oprócz takiej, o której mówił Przemek, to też występuje, ale ja mam wrażenie, że to, czego się doświadcza w badaniu ludzi z klasy ludowej, to jest rzeczywiście pewna powtarzalność praktyk. Ja siedzę i robię wywiad i pytam, co pan je na obiad? I mówię, no moja dieta jest bardzo zróżnicowana. Mówi to starszy, wykwalifikowany robotnik. Moja dieta jest bardzo zróżnicowana. No jem zrazy, ja sobie myślę, zaraz powiem, który drób. Tak, to jest tego typu doświadczenie. Czyli jednak to jest dość uboga kultura, tak? W pewnym sensie przewidywana, z małą amplitudą wahań, z małą kreatywnością. I nie chodzi, oczywiście częściowo wynika to z tego, że my przykładamy pewne zasady oceny do niej. Nie, że to jest po prostu nasze uprzywilejowane stanowisko wynikające z kapitału kulturowego i tak dalej. Ale ja coraz bardziej po tym badaniu, ale też po innych badaniach, w których uczestniczę, coraz bardziej mam takie przekonanie, że nie należy raczej
dokonywać takiego podniesienia tej kultury, wyniesienia na jej własnych zasadach, tylko pokazania tego ubóstwa, tego naprawdę, tego dołu, tego braku dostępu często do różnych instytucji. To, co wyszło w badaniach w Ornecie, po prostu w wywiadach wychodziło, jak się instytucje kultury wycofywały. Pytano o kino. No w kinie to ostatni raz byłem, jak miałem 4 lata, bo wtedy jeszcze było w Ornecie kino. A teraz to już nie ma. I okazuje się, że w Ornecie zlikwidowano kino w 89 roku, czy tam w 90. Wiesz, to jest to doświadczenie tego braku dostępności, dostępności do dekomodyfikowanej kultury jest dojmujące. I ja się trochę obawiam takiego wynoszenia, pokazywania ludowej kreatywności, bo wtedy się wtedy mówi się, dobra, oni sobie jakoś radzą, to jest na swój sposób ciekawe, oni mają swoje życie, a nie pokazujemy tego ubóstwa, czy tego zdominowania. No tak, ale tego wykluczenia. No dobrze, ale ja nie wiem, czy tego dokończę. Ja mam też, bardzo mnie zaciekawiło, że Piotr Cichocki powiedział o tym, że będzie nas prowokować, a z ludem będzie rozmawiać. Dlaczego? Dlaczego chcesz z ludem rozmawiać, a nas chcesz prowokować? To jest takie traktowanie ich nie na równi. Stoczyliśmy długą bitwę podczas projektowania scenariusza, bo ja chciałem lud prowokować. Tak? Chciałem lud zmusić do tego, żeby się bronił. By była dyskusja, nie róbmy tego, bo to zadrażni, to w ogóle nie wyjdzie nam scenariusz. Wyszło najlepsze pytania, to były pytania, w których dowalaliśmy ludowi. No, wie pan, jest takie przekonanie, że ludzie tacy pracujący fizycznie, to się nie chcieli uczyć, co pan o tym sądzi? Nie? I oni wtedy zaczynali używać rzeczywiście swojej kreatywności, żeby się bronić. Tak? Ja myślę, że to jest nasza w dużej mierze, to jest nasze zadanie. Nie tyle dialogować z nimi, co ich podkręcać, tak? Czy prowokować właśnie. Tak? Zmuszać do siebie, z swoją obecnością, także. Ale w tym sensie, że to jest dawanie im pewnej okazji do wytrenowania swoich pewnych zasobów krytycznych, które sami mają. To jest dla mnie coś, nie wiem, takie zadanie. To się różni pokoleniowo. Tutaj Kuba ma rację, że część młodych rzeczywiście nie chce być w klasie ludowej. Jak ja badam teraz biograficznie młodych robotników, to młodym robotnikiem się zostaje, ponieważ się nie dostało na studia. Albo się wypadło ze studiów. Nie jest się w stanie przejść pewnej ścieżki edukacyjnej, która prowadzi do klasy średniej. Natomiast starsi mają pewien etos, tak pewnie mówią o sobie jako o zwykłych ludziach. Częściej niż o... nie mówią sobie jako o klasie ludowej oczywiście, bo to jest pewne pojęcie, którego my używamy w nauce. Ale to jest tak, że 60 w badaniach, 60% ludzi mówi, że jest klasą średnią. Co oczywiście nie jest, nie zdaje sprawy z tego, jak jest, ale z drugiej strony, jak się pyta o bliskość wobec innych kategorii, to 60% mówi, że czuje się bliska pracownikom fizycznym. Więc tutaj to jest niedookreślone, nie? Ale to na pewno nie jest tak, że tam jest bardzo mocno wyartykułowana tożsamość. To jest też część, moim zdaniem, badań po prostu, żeby ludziom mówić, gdzie się znajdują, a nie mamić ich, że nie wiadomo, że są klasą średnią, są kreatywni. Nie. Taki, że mogą tak naprawdę, tak? Że mogą wszystko, że w zasadzie się niczym nie różnią od bohemy. No nie wiem, moim zdaniem się tak strasznie różnią. Chciałem bardzo przestrzec przed tym, żeby nie przyjmować kreatywności właśnie tej typu ludowego w taki bardzo uproszczony sposób, to znaczy, to jest coś na tej kreatywności, którą my sobie sami tutaj jakoś definiujemy i do której dążymy, no bo to jest zaciekająca różnica stanowisk między wami, no bo to co się dzieje w takich miejscach jak wieś, to co się dzieje na przykład, jeśli chodzi o budowanie domów, o budowanie remis, konstruowanie jakichś własnych, prawda, systemów grzewczych. Okazuje się, że te wszystkie domy, które tam są takie brzydkie, które my znamy jako te takie kostki, prawda, tam z pustaków, że to są wszystko domy budowane przez nich, że te pustaki są przez nich właściwie wyrabiane, że każdy dom ma jakby tam jakiś unikalny system grzewczy,
wymyślony przez tych ludzi. I tak właściwie, gdzie nie pójdziemy, to potem się okazuje, że oni sami zbudowali remizę, oni sami zbudowali szkołę, oni sami, oni cały czas przebudowują. Właściwie każda instytucja jest materialnie przez nich przebudowywana, czy szkoła w Sosnowcu, czy wszystkie remizy, czy właśnie świetlice wiejskie. I że właśnie tam jest cały czas wokół tego umysłu takiej materialnej kombinacji, ale i takiej społecznej kombinacji. Te studia o ochotniczych strażach pożarnych, o tym, w jaki sposób oni działają, pokazują, że to absolutnie nie jest świat ubogi i świat byle jaki. I ja mam głębokie poczucie, że po prostu percepcyjnie nie jesteśmy przygotowani na to, żeby rozpoznać jak olbrzymie, niezwykle ważne, ciekawe, znaczy nie ciekawe, to jest złe słowo, niezwykle takie podmiotowe, silne rzeczy działy się nie tylko w sensie materialnym, ale społecznym właśnie, takim, jeśli chodzi o pewnego rodzaju podmiotowość społeczną, jakiś taki namysł społeczny na wsi, to właśnie w latach PRL-u. Także to jest kwestia pewnych okularów, przez które na te zjawiska patrzymy. Teraz to może mieć wrażenie jakiejś ubogości albo czegoś, co jest w jakiś sposób takie byle jakie, powtarzalne, przewidywalne, jeśli jakby jesteśmy na poziomie tych naszych kategorii, w których funkcjonujemy, ale jeśli wejdziemy na taki poziom, w którym zaczniemy tą jakby inną podmiotowość, czy innego rodzaju jakiś idiom kreatywności wydobywać, to w tym momencie się okaże, że to jest świat, no nic powiedzieć, bogaty na wzór, prawda, bogatego świata, nie wiem, prawda, obiegu sztuki, ale on jest po prostu na swój sposób naprawdę niezwykle ważny. Badania znowu w tym samym gancie jesteśmy, ale znowu o słuchaniu muzyki, tak? Znaczy chłopaki ze wsi jeżdżą samochodami po swojej wsi i słuchają muzyki hip-hopowej, takiej lokalnej, to jest ten ich klimat. I to ich, jak powiedziałem, niezwykle dla nich jest ważne. A tak naprawdę oni słuchają tego przede wszystkim, jak są na budowach w Holandii. I to jest dla nich tam to, co jakby w jakiś sposób ich łączy i w jakiś sposób przywołuje tam jakąś taką wspólnotę. Ale jak już wracają z tych Holandii do tej swojej cukrówki, to tam słuchają hardstyle'owych kawałków, które znowu tutaj w jakiś sposób łączyć, buduje wspólnotę przez ten wspólny proces migracji i pracy w Holandii, jakby tam te doświadczenia przynosi tutaj. Moim zdaniem sięganie do tego typu doświadczeń po prostu pokazuje to, że one są w radykalny sposób odmienne i mają swoją własną logikę, mają swoją własną podmiotowość. I to jest w dużym stopniu oczywiście kwestia przeprowadzenia badań, bo wywiad naprawdę nie jest dobrym narzędziem, ale już takie pytanie, o którym tutaj powiedziałeś, czyli takie pytanie traktujące w pełny sposób, podmiotowo, nie jako jakąś taką rzeczną rozmowę tą osobą, już jest dobrym wyjściem. I to stosował Jacek Olecki, właśnie taki rodzaj sprzeczania się, wchodzenia jakąś taką potyczkę słowną z rozmówcami. Natomiast no, jestem przekonany, że ten wymiar podmiotowości jest i że ten wymiar nie tyle kreatywności na nas wżur, ile jakby takich rzeczywiście ważnych doświadczeń społecznych i nieprzewidywalnych i z naszego punktu widzenia tam jest. Natomiast tutaj jakby przejdę bardziej w stronę takiego zgadzania się. Uważam, że no absolutnie nie możemy pozwolić na to, żeby obszar tej kreatywności właśnie oddolnej, ludowej, naturalnej został po prostu pozbawiony jakiegoś takiego napięcia społecznego i całej takiej perspektywy właśnie wskazującej na to, że to wszystko jest gdzieś po prostu w bardzo takim silnym, prawda, obecne mechanizmie właśnie napięć strukturalnych, pewnego rodzaju aspiracji, awansów, migracji. Tutaj rzeczywiście to George Marcus pokazywał, że ta perspektywa właśnie oddolności, czy perspektywa tej takiej lokalnej kultury, czy po prostu tej kultury podporządkowanej, tego terminu tam za Szpiwak używa, że jest absolutnie po prostu takim zabiegiem, który odspołecznia tą rzeczywistość, to znaczy pozbawia ją właśnie tego wymiaru takiego, właśnie tej presji strukturalnej. Także ja pewnie podejrzewam, że w tej drodze o tym, że jest to pewna rzeczywistość w taki sposób nudna, powtarzalna, uboga, no jest ten projekt robotnika żmijewskiego, gdzie on pokazuje taką właśnie pracę właśnie na kasie, czy tam w sklepie, czy tam w pakowaniu, która właśnie jest taka powtarzalna, monotonna, nudna, ma w sobie rzeczywiście coś takiego bardzo mocno zniechęcającego.
Natomiast ja myślę, że tutaj ten element właśnie takiego wskazania na to, że to jest rzeczywistość jednak bardzo mocno taka pełna różnego rodzaju napięć społecznych, żeby nie zapominać, tak? Żeby nie czynić z tego czegoś takiego właśnie jednoznacznie pozytywnego i żeby to był taki cukierkowy obrazek, prawda, że jest jakaś kreatywność kulturowego, która którą odkrywajmy i włączajmy w ten taki, prawda, obiekt, który my sami byśmy chcieli funkcjonować. Nie, znaczy pokażmy, że to jest rzeczywistość trudna i że tak naprawdę jeśli chcemy w nią wejść, to musimy zrezygnować z naszego świata. Tak? To znaczy to co się zapytałeś, może być grafen i właśnie nie wiem, kosiarka pana tam zielonki załóżmy, tak, ustawiona. No to nie, to trzeba zrezygnować z tego pola, jeśli ten grafen się może pojawić, tak? Bo pan Wiesław parę razy do mnie dzwonił, że udawał tą kosiarkę, pożyczył jako eksponat do różnych tam akcji, bo on po prostu dostał od syna nowo kupionego sztyla, ale on tak świetnie nie działa jak ta jego kosiarka, prawda? Także tutaj jakby jest szereg takich wymiarów, które po prostu no, rozbijają ten taki właśnie obrazek tej właśnie kreatywności, która jest takim, prawda, polem, z którego można skorzystać, który można podnieść do góry, który można w jakiś sposób tutaj gdzieś tam jakoś albo nie wiem, właśnie romantyzować, wznoślać. Ogólnie rzecz biorąc, po prostu kreatywność oddolna, czy w ogóle kultura oddolna, czy po prostu kultura ludowa jest od kilku stuleci takim właśnie polem minowym, gdzie bardzo łatwo jest po prostu to wszystko odspołecznić, czyli pozbawić tych mechanizmów, które tkwimy i gdzie te dystynkcje cały czas jednak wytwarzamy. Także ja tutaj absolutnie uważam, że odkrywanie jakby bogactwa, no ale innym sensie bogactwa, to znaczy no jeśli na przykład ludzie tworzą właśnie środowisko straży pożarnej i jest taki tekst Weroniki Pińskiej znakomity, który pokazuje, że to naprawdę jakby nie chodzi o doraźne, tylko i wyłącznie problemy, tak, jakby tam gaszenie pożarów i tak dalej. To jest bardzo skomplikowana taka właściwie de facto instytucja kultury, która ma swoje tutaj, no, też jakby w jakiś sposób jest reakcją właśnie na te problemy strukturalne, na bezrobocie. Tam oczywiście te pożary gdzieś były zniecane po to, żeby je gasić, po to, żeby tam gdzieś leciówka leciała, ale jednocześnie to jest taki rodzaj, to oczywiście jest po prostu kontekst, który my znamy, zresztą to w pękarzu pewnie widać, jak przebywa tych palących się łąk. Natomiast no, ten jej opis, gdzie tam się zmierza po prostu tej straży 5 razy tyle, co by wystarczyło, czy to jest rodzaj takiej parady, czy defilady właściwie tych strojów, które aplikują, które zdobywają w różnego rodzaju konkursach, które się ubierają, ale po to, żeby podefilować, albo tak naprawdę ten pożar gasił paru takich kolesi takimi gałęziami urwanymi, natomiast są odejść ustawiły. To jest szereg takich przykładów, które pokazuje, że to jest po prostu inny idiom, że to jest inny rodzaj myślenia o tym, co kreatywne, co społeczne. No i w tym momencie to ja bym się nie zgodził, że to jest już bardzo, bardzo, bardzo jakoś taka uboga. Znaczy, można myśleć w kategoriach właśnie diagnozy, jako tego pola, znaczy rozpoznania tego, czego brakuje tej rzeczywistości, tak? Można myśleć w kategoriach właśnie takich bardziej właśnie etnograficznych, to znaczy co tam jest, a w tym momencie chodzi ta perspektywa, że no nie ma takiej sytuacji, że jakaś refleksja, czy jakaś tutaj próba działania się nie dokonuje, nawet w warunkach trudnych. A to już wydaje mi się, że możemy tutaj także mówić o poziomie indywidualnym, to znaczy to te różnice, które tutaj są między nami, moim zdaniem są stricte związane z metodą badawczą, z pewnymi założeniami badawczymi, gdzie i w jaki sposób badać, czego szukamy. Wydaje mi się, że ta metoda etnograficzna, którą ja stosuję chyba bardzo wielu, w jakimś sensie też wynika z chęci przebadania indywidualnego doświadczenia i tutaj już nawet odwołując się do takich troszeczkę heideggerowskich kategorii bycia w świecie, no bo każdy jest w jakimś stopniu w świecie i jeżeli sięgamy jeszcze tutaj po rozpoznania związane właśnie ze strukturą władzy, w jaki sposób na obycie różnego rodzaju sieci władzy wpływają. Z kolei to co mówisz o pewnym, jak wspomniałeś, prowokowaniu, a rozmawianiu,
No to też to wydaje mi się, że w dużej mierze wynika z metodologii etnograficznej. Jacek Oleński też pisze o takiej odmowie identyfikacji z samym sobą, po to, żeby móc właściwie zrozumieć innego. Thomas Kwan Eriksen czy Nancy Shepard Hughes piszą, że antropolog właściwie powinien być adwokatem tych, z którymi rozmawia. Także wiesz, kiedy mówisz o kulturze ludowej, no to ja nie mam na myśli ludu w tym momencie. Zupełnie inaczej konstruuje swoje pole i sposób myślenia. Ja mam na myśli właśnie Kolno z jego bardzo konkretnym kontekstem historycznym i uwarunkowaniami. Mam na myśli Forczan, który też jest jakąś konkretną strukturą etnograficzną. A jeżeli do tego dopasuje pojęcie ludu, to jest okej, ale wychodzę jakby od czegoś zupełnie innego. Natomiast to jakby kolejna rzecz dotycząca ubóstwa. Wydaje mi się, że tutaj znowu pojawia się taka kwestia pytań, które mogą zostać postawione i zauważenia pewnych określonych rzeczy, które no właśnie dla nas są prowokujące. Na przykład to co pisał, nie wiem, Stoma w Antropologii Kultury Wsi Polskiej czy Andrzej Perzanowski w swoich pierwszych badaniach, to znaczy cała warstwa językowa i cała warstwa materialna związana ze sposobami bicia się. No właściwie czegoś, co nie jesteśmy w stanie zaakceptować, ponieważ jesteśmy humanistami i raczej nie interesowałoby nas to, że ktoś może traktować jako część tożsamości tego, w jaki sposób kogoś bije albo nawet zabija tutaj. A z kolei o czym powiedziałem, jeżeli chodzi o głębokie pisanie badań w pewnego rodzaju taką wzajemną prowokację, to znaczy pisanie również w strukturę władzy, no to znowu tutaj odniosę się do marszu. Nie wiem, czy znaleźliście taki fragment z relacji TV Republika, kiedy to niechcący dziennikarz został pobity właśnie przez któryś z kibiców i mówił: jestem od was, ale okazało się, że jednak dostał. Jak doskonale znajdowało odzwierciedlenie w tych badaniach kolneńskich, kiedy pojęcie dziennikarza absolutnie skreśla tutaj możliwość nawiązania kontaktu. Ja podobnie, pierwsza rzecz, którą usłyszałem, kiedy przyjechałem do Broniowa, co prawda nie było to powiedziane jakby wprost, ale tam usłyszałem, także było to na tyle głośno, że co to za trwel. Więc no, wydaje mi się, że jednak tutaj taka sytuacja, no, jeżeli konstruujemy pytania dotyczące braku, no to my automatycznie konstruujemy jakby je w kontekście naszej perspektywy, naszego świata. Nawet się rozszerzmy, dobra? Bo ci, którzy jeszcze nie mówili, Marcin, potem Dorota. I ja chciałbym wrzucić do tej dyskusji jeszcze jedną uwagę związaną z moim zainteresowaniem. Ja się zajmuję studiami nad nauką i techniką i prowadzę etnografię z punktu widzenia etnografii laboratorium, czyli mnie interesują procesy tworzenia nauki, procesy tworzenia kultury. Aczkolwiek oczywiście w terenie to jest wszystko przemieszane. Więc chciałbym wrzucić kilka tak albo pomysłów badawczych, albo nurtów, które też mogliśmy jak tam wziąć pod uwagę. Pierwsza rzecz jest taka, że w związku z dotacjami unijnymi na energetykę odnawialną powstała cała kultura techniczna związana z ogniwami fotowoltaicznymi albo małą energetyką. I na przykład to, co się dzieje w tej chwili w Podkarpackim, tam są całe, nie wiem, grupy monterów, którzy się nawzajem uczą, jak montować fotowoltaikę, jak montować od siebie jakieś instalacje wychwytu ciepła. I one się uczą, czasami korzystając z podręczników oficjalnych monterskich, ale dużo częściej uczą się na podstawie poprzednich doświadczeń. I to byłby ten moment, w którym ta kultura ludowa, wernakularna, jakkolwiek ją nie nazwiemy, czasami wśród osób, no to już nie są osoby tak no, zupełnie na tym najkrawędzi egzystencji, bo jeżeli ktoś jednak jest monterem fotowoltaiki, to ma już jakąś wyższą pozycję społeczną. No ale też wydaje mi się, że to jest taki punkt, w którym moglibyśmy albo dowartościowywać tę kulturę lokalną, albo pokazywać też jej związek z szerszymi kontekstami. To jest pierwszy przykład. Drugi przykład jest taki, że w ciągu ostatnich kilku lat projektów unijnych, jeżeli chodzi o popularyzację nauki, było w Polsce 6 czy 8 w różnych województwach projektów związanych z upowszechnianiem nauki na regionach wiejskich.
i tymi projektami zostało objętych kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Same te projekty pomoże to są w skalę 5-10 tysięcy dzieci rocznie, które były na różne. Oczywiście czasami tam była rekrutacja do miast, czasami był syndrom dobry biały pan z wielkiego miasta przyjeżdżał uczyć fizyki, ale były tam też przypadki ludzi, którzy wykazali się jakąś tam wrażliwością i na przykład ludzie z Politechniki wchodzili w jakieś sojusze z tymi inżynierami lutowymi. I ludzie z Wydziałów Mechanicznych, organizując festiwale nauki, próbowali te procesy włączać, czy legitymizować, czy zostawiać. I to też jest jakiś taki obszar, który można przebadać, bo tam na przykład część tych rodziców, tych dzieciaków chciała, żeby dzieciaki uczestniczyły w tych programach, wykazując takie ścieżki awansu charakterystyczne dla klasy średniej. Że niech on się uczy, niech on idzie do wielkiego miasta na Politechnikę, bo się stąd wyrwał. I to byłoby z jednej strony interesujące z punktu widzenia analizy, no nie wiem, czy klasowej, czy tego, co Maciek mówił, ale z drugiej strony to też pytanie, na ile z tymi kulturami lokalnymi dzieci jest skondensowane. Druga rzecz, już zupełnie analitycznie, to ja tylko powiem, że jeżeli chodzi o dziennikarzy, to oni mają przekichane również w środowisku hakerskim, czyli w wielkim mieście tak samo dziennikarz dużego formatu się od tego odbił. Mówi badany, oni sobie dzisiaj opowiadają od dowcipy o nim. Więc... To ja mam dwie rzeczy, które mi się nasunęły tak w trakcie tej dyskusji. Po pierwsze ta kwestia różnorodności, a nudy. To mi się wydaje, że w ogóle z jednej strony mówimy, że trzeba tutaj oddać pole temu ludowi i zobaczyć, jak to może być różnorodne i wielobarwne. Mam wrażenie, że to już jest taka nasza kalka, że to ma być różnorodne i wielobarwne, bo jak sobie przypominam nasze wywiady, to mam wrażenie, że wielu tych naszych badanych naprawdę by chciało, żeby ich życie było bardziej nudne i mniej wielobarwne w takim znaczeniu, że właśnie muszą robić różne rzeczy, żeby sobie radzić. W tym sensie nie widzę sprzeczności między tym, co mówił Przemysł Maciek, czy właśnie to wynika gdzieś tam z radzenia sobie. I tak naprawdę oni by chętniej mogli powiedzieć, że każdy ich dzień wygląda tak samo, a nie, że bo gdzieś tam ta właśnie taka kreatywność i wynalazczość, mam wrażenie, że była tam, gdzie było najniżej i największe problemy, że na przykład kreatywność w jedzeniu wychodziła największa tam, gdzie rzeczywiście nie było tych środków i gdzie chodziło o to, żeby zrobić coś totalnie z niczego. I no i chociażby jak, nie wiem, jak pytamy o to, jak wygląda pana dzień, to jest w ogóle jakieś takie dziwne pytanie dla większości badanych, bo każdy dzień wygląda tak samo i mówimy, że ci ludzie nie mają z tym problemu, że właśnie dla nich to jest okej, że oglądają telewizję i że wręcz dla niektórych właśnie byłoby to marzeniem, żeby to było jeszcze bardziej przewidywalne i takie mniej wielobarwne w naszym rozumieniu. A druga kwestia to metody. No i rzeczywiście mi się wydaje, że to ma duże znaczenie i na pewno my coś tracimy z pola widzenia przez to, że robimy wywiady. Ale gdzieś tutaj wydaje mi się, że rzeczywiście to jest kwestia celu, że trochę nam chodzi o te relacje, wychwycenie relacji. I też pewnych rzeczy byśmy nie zobaczyli, gdybyśmy nie robili wywiadu, bo na przykład mam duży problem w ogóle z tą kwestią podmiotowości. I no, dzisiaj o tym z Michałem trochę rozmawialiśmy, bo jak myślę o podmiotowości, nie wiem do końca, jak to rozumieć i jak to traktować, bo z jednej strony widzę jakiegoś człowieka, który opowiada o tym, że nie wiem, rzeźbi w drewnie i komuś może to podarować, bo komuś to się podoba. Ale z drugiej strony, jak robimy z nim wywiad, to rzeźbienie w drewnie trzeba drążyć nie wiadomo ile, żeby to się pojawiło. I widać, jak on jest zdominowany w tym, że po prostu sam nie traktuje tego jako coś wartego opowiedzenia. I w ogóle sama ta sytuacja wywiadów, no dla mnie to było tak uderzające w trakcie tych naszych wywiadów, jak wygląda sytuacja rozmowy, bo wyobrażam sobie, że jakbyśmy poszli i badali bardziej etnograficznie, to rzeczywiście posiedzimy, zaobserwujemy coś, ale nie zobaczymy tego, co się dzieje, jak my tam wchodzimy na chwilę i jak ci nasi respondenci są maksymalnie spięci i momentalnie w sytuacji skończenia wywiadu oni znikają.
To jest uderzające, że rzeczywiście nawet mając wrażenie w trakcie wywiadu, że rozmawiamy swobodnie, bratamy się, kończy się wywiad i po prostu ja nawet nie zdążę się zorientować, kiedy ta osoba gdzieś znika. Więc jakoś na tym przykładzie wydaje mi się, że bardzo mocno widać to, jak nawet w sytuacji tego kontaktu z badaczem, jak jednak ci respondenci czują się zdominowani. Dobrze. Kącik, bo zobaczmy, czy ktoś jeszcze, także mi te szanse każdemu, bo czas nie ubiega, nie za do końca. Nie wiem, czy ktoś jeszcze jest? Nie wiem, czy pytanie może. Dobra. To jest w takim razie taką ostatnią rundę. To ja bym chciał dorzucić pewien taki problem, który dla nas jest jakby kluczowy na samym końcu, bo w zasadzie pytanie polityczne, nie, a nie o kulturę. To jest takie, czy jeżeli mamy taki problem z waloryzacją procesu, tak szczerze, tego o czym mówimy, tych praktyk właśnie, tak różnych, to czy podmiot tak w różny sposób wyrażający się, prawda, poprzez kulturę, chociażby klasy ludowej, czy my jesteśmy gotowi tutaj w takim gronie, prawda, każdy z nas oczywiście musi sobie powiedzieć, udajmy go jako równy podmiot polityczny, tak, w systemie demokratycznym, czy nie, czy to nas sprawia dyskomfort i byśmy chcieli go mieć podobnego bardziej do nas i dopiero wtedy byśmy dali mu pełnię praw. No, to jest zasadnicze pytanie nie o kulturę, tylko o włączenie tych ludzi do systemu demokratycznego. Razem mi odpowiedziano pozytywnie, jest po prostu obowiązek wyborczy, nie ma tylko dla niepiśmiennych, to jest ciekawe. Wykluczono z obowiązku wyborczego tylko osoby niepiśmienne, wszystkie piśmienne mają obowiązek, w związku z czym frekwencja jest 90%. Gdzie? W Brazylii. I to rozwiązano, prawda, pozytywnie uznając podmiotowość, wszystkie formy podmiotowości, bym powiedział, jako równoprawne. Ale czy, bo obawiam się, że na tym poziomie dyskusji nie jesteśmy jeszcze w stanie pogodzić tych poziomów. To na razie pokazujemy różnicę kulturową, która czy przekłada się na nierówność również politycznej. To jest gdzieś jakiś problem. Na razie załatwiliśmy to po prostu wyłączając tych ludzi też, ubiegając politycznie, po prostu nie uczestniczą. Więc nie mamy problemu. To nie oni głosują w miastach czy właśnie na wsiach, też inwestycja. Czy ja może tylko bardzo krótkie pytanie, to jest właściwie też do waszych badań. Czy wyście zrobili jakąś grupę kontrolną, jeżeli chodzi o tak zwane klasy średnie? I bo to, co mnie tutaj jakby frapuje, to jest to, że być może ta tak zwana przysłowiowa dentystka w wieku lat 40 w Warszawie ma o wiele bardziej zrutynizowane życie i wymaga to mniejszego poziomu kreatywności od niej, w jaki sposób ona funkcjonuje, niż te klasy, które wy, znaczy, że poziom kreatywności jest na pewno, wcale nie musi być o wiele wyższy wśród tej dentystki, na pewno ma dostęp do wiele szerszej gamy produktów konsumenckich i konsumuje na no, wiele wyższym poziomie, w sensie bardziej różnorodne produkty i zarówno w sensie jedzenia, jak i w sensie jakiejś oferty kulturalnej, tak? Ale jeżeli chodzi o kreatywność samą, nie wiem, czy tutaj w ogóle to się w jakiś sposób... Zrobiliśmy. Jako socjolog czułbym duży dyskomfort, jakbyśmy nie zrobili. Bo znaczy, jednej strony z Maćkiem robiliśmy badania takich klasowych stylów życia już wcześniej w różnych obszarach, tak? Nie wiem, praktyki związane z pracą, praktyki związane z teatrem, czy w ogóle badania dla Instytutu Teatralnego związane ze stosunkiem do teatru w tych trzech klasach. Robiliśmy to wcześniej, ale tutaj odnogą projektu poświęconego praktykom kulturowym klasy ludowej, czy jakby jakimś takim, nie wiem, klonem tego projektu, jest inny projekt. Na podstawie tego scenariusza robimy w jednym z województw wywiady ze wszystkimi klasami, z przedstawicielami klasy wyższej, klasy średniej, klasy ludowej, więc to ubóstwo jakoś tam się rzeczywiście potwierdza, chociaż ja bym pewnie nie powiedział, nie ująłbym tego tak jak Maciek, który z kolei, żeby sprowokować, żeby zaostrzyć dyskusję, powiedział o takim skrajnym ubóstwie. Mi się wydaje, że ta różnica z czegoś innego wynika niż też tylko z metod, które my stosujemy. Znaczy, nam chyba chodzi przede wszystkim o uniknięcia, czy my patrzymy na nasze badanie od razu jako umiejscowione też w relacjach władzy, w relacjach politycznych. I my rzeczywiście alergicznie reagujemy na takie próby bezrefleksyjnego upodmiotawiania każdej kreatywności bez względu na genezę tej kreatywności. Teraz dla nas to będzie kluczowa sprawa. Znaczy,
jaka jest geneza kreatywności? Nawet jeżeli ta kreatywność, te praktyki będą bardzo bogate, ale nie wiem, będą to praktyki, będzie to renesans praktyk znachorskich, wynikający z absolutnego upadku służby zdrowia na poziomie lokalnym, tak? No to nie jest kreatywność, która nas cieszy i opisywanie jej takie po prostu jako pewnego bogactwa nas niepokoi, tak? Teraz jak my myślimy o tym, jak upodmiotowić, jak wykorzystać tą kreatywność, to zastanówmy się, jak wykorzystać kreatywność, która byłaby wolna, nie musiałaby być wykorzystywana do tego, żeby łatać dziury w funkcjonowaniu welfare state, jak to wygląda po 1989 roku, albo która była wykorzystywana do łatania gospodarki niedoboru, jak to wyglądało w późnym PRL, tak? Bo mamy do czynienia z kreatywnością w miejscu pracy, która w późnym PRL podtrzymywała ten system. Tak? System, gdyby nie robotnicy, którzy musieli sobie kreatywnie radzić z ciągłym brakiem zaopatrzenia, z brakiem części zamiennych, etc., to ale te fabryki dawno by stanęły, tak? Więc wykorzystywano kreatywność do tego, żeby podtrzymać, a po 1989 roku z kolei ta kreatywność, samoorganizacja pojawia się tam, gdzie brakuje państwa, tak? Gdzie zamyka się kina, zamyka się szkoły, likwiduje się, nie wiem, dworce PKS, likwiduje się, znaczy po prostu państwo się wycofuje, usług publicznych nie ma i ta kreatywność pojawia się w to miejsce. Gdyby ona miała tą infrastrukturę w postaci państwa i mogła dotyczyć innych obszarów, to wtedy też miałaby duży taki potencjał polityczny, znaczy to jest też odpowiedź trochę na twoje pytanie, znaczy sam fakt, że my teraz pozwoliliśmy się powiedzmy klasie ludowej samo wykluczyć, bo oni się sami wykluczyli, tak? Znaczy mają prawo brać udział w wyborach, ale nie biorą ani biernie, ani czynnie. Samo to, że my teraz obejmiemy ich obowiązkiem wyborczy, absolutnie nie buduje podmiotowości, prawda? Jeżeli nie będą mieli wolnej kreatywności, jeżeli nie będzie państwa, nie będzie infrastruktury, nie będzie tego kościca, na którym ta podmiotowość się może zbudować, no to nic nie osiągniemy, tak? Więc to jest ten warunek. Ale powiedz mi tylko, znaczy wiesz co, to jest kwestia takiego wyjaśnienia, znaczy w jaki sposób definiujesz tą wolną kreatywność, znaczy co masz na myśli, jakby o tym mówiąc, jak to rozróżniacie od kreatywności nie wolnej? To jest trochę, nie, znaczy to jest oczywiście badawcze pytanie, jak to składać, bo... Czy jedno sprawa, jak to składać, ale co w ogóle o tym myślisz? Rzeczywistość, z którą mamy do czynienia, to jest rzeczywistość, w której ta kreatywność jednak jest powiązana funkcjonalnie z tymi niedoborami, tak? Znaczy tego się nie da oddzielić. Definiujesz niedobory państwa, definiujesz je na swój sposób, to znaczy lata 70. i też część lat 80. na wsi to nie jest gospodarka niedoboru, to jest gospodarka nadmiaru. Tak. To jest moment, kiedy po prostu ludzie pracują do tej pory w fabrykach, wszystko co tam znajdą, przynoszą do gospodarstw. Tam się uczą tych technicznych rzeczy, tam uczą się spasowywać, kombinować i to naprawdę nie jest... Nie, budują ciągniki samojezdne, dlatego że nie mogą tego ciągnika kupić. Ale to jest różnica między naszymi stanowiskami, bo to jest jakby naprawdę jakby to, jak ludzie działają, jak tworzą organizacje, jak tworzą maszyny, przynajmniej na tym obszarze wsi, do tego się odwołuje, to nie jest odpowiedź na niedobory państwa. To nie jest odpowiedź na niedobory państwa, co wynika też jakby z perspektywy, tak? Znaczy takiej perspektywy bardziej antropologicznej, jednak państwo jest gdzieś tam wytwarzane i budowane na tym takim, prawda, poziomie mikro, taką zewnętrzną ramę, to znaczy, która ma po prostu zapewnić to i to. Tak? To znaczy zapewnienie pracy, szkoły i w Ostrołówku jest czymś zupełnie innym niż zapewnianie edukacji, szkoły, instytucji różnych w dużych miastach i jakby tam trzeba zupełnie to myślenie swoje przestawić. Oni mają zupełnie jakby inny, zupełnie oni, bo to bardzo nieładnie brzmi, tak? Ale to jest zupełnie innego idealu myślenia o tym, co państwowe. Tak? Znaczy tutaj jakby ta kwestia niedoboru jest tutaj naprawdę kluczowa. Kwestia niedoboru tutaj budowana była właśnie przez państwo. Ja myślę, że to jest nie zatytułowana sprawa. Znaczy, przepraszam, nie tylko mówię, bo interesujące jest to, że mówicie o kreatywności jako o pewnej umiejętności na własną rękę odtworzenia struktur, które istnieją, ale nie są dostępne. To jest moja pierwsza wątpliwość. Czy to jest naprawdę kreatywność? Czy też, tak? Tak? A druga rzecz to jest to, że co wynika bardzo mocno z waszych wszystkich wypowiedzi, to jest to, że jednak kreatywność w tych klasach narodowych jest jednak tam popularna.
jest wymuszona przez okoliczności. Ona nie powstaje dlatego, że można, tylko że coś trzeba zrobić, tak? Czyli to jest bardzo dalekie od powstawania sceny muzycznej, tak? Dlaczego? Ale to jest moje pytanie. Poczekaj. Bo to jest moje pytanie pierwsze, które się łączy z pytaniem drugim. Znaczy, kto kogo wykluczył? I gdzie występują te możliwości złączenia światła, czym ty tam powiedziałeś dość radykalnie, jakby zarysowując możliwości komunikacji między, powiedzmy, tym środowiskiem, czy też klasą najuboższą, a tymi, wśród których my się znajdujemy, czyli badacze, czy też po prostu klasą średnią, która ma inne narzędzia, inny kapitał kulturowy, inne także, nie wiem, no, możliwości funkcjonowania w świecie po prostu. Czy jakby ja bym nie chciała zostać z takim pesymistyczną, wiesz, wizją rozłączenia naszych światów na zawsze, tak? I tylko zastanawianie się nad tym, jakie są metody badawcze, które pozwolą nam lepiej się dowiedzieć, co oni naprawdę myślą, tak? Gdzie i jest ten plan na to, żeby faktycznie włączyć tę kulturę, która powstaje, czyli rozumiany bardzo szeroko, kulturę materialną tak naprawdę, prawda? Do tego, żeby móc o tym dyskutować również w naszym gronie na bardzo równościowych zasadach. Tak, bo w tej chwili nadal jest to jednak badanie tajemniczego, dzikiego ludu. No, by tak nie było właśnie. No. Czy ty się jeżeli musimy konkludować, więc prośba się ostatnie jakieś minutowe, dobra? Tak, szybko już. Czy jeżeli spojrzysz na tą, wiesz, na tą kreatywność na scenach, na przykład tam pomiędzy taką kreatywnością wolną i wymuszoną, wcale nie ma tak dużej różnicy, bo jeżeli ktoś sobie musi urządzić skład, gdzie robi studio i gdzie będzie mieszkał, bo przestrzeni do życia i przestrzeni do tworzenia są właściwie tymi samymi, to tam masz taki poziom kreatywności zarówno DIY-owej, jak i konieczności związanej z zapewnieniem sobie infrastruktury. Tak samo uczenie się od siebie nawzajem jest czymś powszechnym po prostu na scenie artystycznej, jest czymś, co jakby nie można w ogóle tego utożsamić z jakimś oddolnym sposobem radzenia sobie na coś i wyrazem ubóstwa, bo państwo nie dało. Znaczy, no po prostu jakby trzeba trochę się zagłębić w te kategorie i nieco bardziej zniuansować. Dobrze, proszę. Ja chciałbym jeszcze tutaj tak podkreślić, że to, bo wynikać by z tego mogło, że ja od razu przyjmuję taką postawę gloryfikującą. Otóż no niekoniecznie, wydaje mi się. Znaczy, samo pojęcie kreatywności jest bardzo pozytywne, natomiast to, co te zjawiska, których my nie dostrzegamy i musimy je znaleźć, właściwie są dla nas również pewnym wyzwaniem etycznym, moralnym. No właśnie, z tą prowokacją. Wydaje mi się, że szukając innowacji okazuje się, że znajdziemy konserwatyzm w przypadku właśnie sceny koleńskiej hip-hopowej, albo znajdziemy pornografię, tak jak w internecie. I właściwie co możemy z tym zrobić? To jest troszeczkę taki pies, który cały czas goni swój własny ogon. Szukamy pojęć, które spodziewamy się znaleźć, okazuje się, że ich tam nie ma. Staramy się coś dopasować. No, jest to stały proces, który od nas również wymaga redefiniowania kategorii i kwestionowania tych kategorii, które przyjęliśmy wcześniej. To jest pewnie proces badania, rozumienia, współdziałania, prowadzenia dialogu, czasami właśnie prowokowania, który jest pewnie procesem raczej nieustanny, więc i zmieniający się również od kontekstu społecznego. Co dalsze. Ktoś jeszcze? Ostatnie słowa? Znaczy, temat jest niezwykle ciekawy, że warto właśnie takim, no, widać różnicę, to chodzi o perspektywy badawcze, jak zmieniają też ogląd, ale to sprawa jest całkowicie fundamentalna, wobec politycznego już na koniec punktu widzenia, na początku oczywiście czysto ludzkiego. Tak? No bo oczywiście można traktować te wnioski, na przykład wasze, prawda, jako uzasadnienie do tego, jak sobie radzą, to nic nie musimy, liberalizm wygrał, prawda, i można ich zostawić samym sobie. Inny jest taki z kolei, ale też wiem, że powrotu już nie ma, bo nie ma takiej struktury normatywnej do projektu oświecania, tak? Przez kulturę chociażby i narzucania złotów przez te domy kultury i szkoły. To się sprawdziło po wojnie jeszcze, prawda? Ale już potem też nie do końca wiemy. I coś innego się dzieje, to jest kluczowy problem. To pytanie o tą możliwość spotkania, dla mnie trochę tak sentymentalnie zakończę, ale... To jest konieczność spotkania. Ale właśnie to spotkanie, dla mnie to też tak się długo zastanawiałem, jak Broniowie, no byłem niedługo w tym Broniowie, ale dłuższą rozmowę miałem z panem Wiesławem Zielonką, obserwując jak tam
właśnie pokazuje te swoje kolejne. To oczywiście pan Żeromka był przygotowany, bo z doświadczeniem kontaktu z etnografami, więc krócej ten czas jakby otwierania się zajął. Ale on najpierw pokazywał oczywiście te wszystkie swoje osiągnięcia, dumny z nich już, bo już dumny był nauczony. Ale jakby ten poziom spotkania, to na samym końcu, jak on się już rozmarzył. Znaczy wyszedł z tego języka konieczności, dlaczego on to robił, bo musiał, jak on zaczął mówić, że on chce samolot zrobić. On nie musi samolotu zrobić, bo on do niczego nie jest potrzebny, prawda? Ale ma marzenie po prostu takie. I to jest jakiś moment, który pokazuje, że jednak, no mówię, to jest trochę sentymentalne być może, znaczy, ale być może nie, być może właśnie to jest ta praca, że można dotrzeć do takiego właśnie układu. Ja, jeśli mogę tylko dopowiem, bo ja wcześniej tę rozmowę, znaczy parę miesięcy później kontynuowałem, akurat zeszło na jakoś temat przypadkiem zupełnie. Żeśmy znowu rozmawiali o tym, jak on konstruował tę swoją kosiarkę, on zamontował źle ten nóż. I zobaczył, że on tak zamontował w taki sposób, że zaczął działać jak śmigło. I to był moment, kiedy się zaczął ten ciąg wypowiadać. To był moment, kiedy on miał wrócić w ogóle o samolocie. I to jest jakby moment, kiedy ta idea samolotu powstała. Więc ja proszę, tylko myślałem, że ty po prostu dodałeś jakiegoś takiego właśnie poziomu, takiego zupełnie uwolnionego marzenia. A potem się zorientowałem, że to jest po prostu tam w eksperymencie, w taki moment. I to oczywiście w pewien sposób temu nie przeczy. Ale ja myślę, że jest taki poziom dla mnie szczególnie ważny, taki właśnie indywidualny, biograficzny, no, który no, pokazuje, że jest tam jakiś taki rodzaj takiej życiowej czy biograficznej liminalności, która wskazuje na takie punkty podmiotowości, które jakby uniemożliwiają myślenia właśnie o tym w kategoriach bądź to jakiegoś reakcji na deficyt, bądź właśnie jakiejś takiej kreatywności czy umiejętności, z których natychmiast trzeba w jakiś sposób systemowo skorzystać. Tylko pokazują jeszcze ten taki wymiar ludzki, kiedy to po prostu ma jakiś taki bardzo, bardzo, bardzo silny sens w tym momencie, a on jest naprawdę taki bardzo mocno, bym powiedział, własny i jakiś inny. A tak to jakby na ile to się właśnie daje przełożyć na język jakiejkolwiek systemowej zmiany, tak właśnie, czy to jest po prostu z definicji niekompatybilne, tak, no bo jeśli myślimy tutaj też o jakiejś, nie wiem, interwencji politycznej, no to jest jakby pewnie oś tej waszego sporu. Dzisiaj, tak? No, tak, jeżeli mówimy, znaczy co możemy zrobić, to znaczy, że państwo to my, a oni są troszeczkę wyłączeni, a właściwie wszyscy jesteśmy. To znaczy, te doświadczenia brazylijskie są wszystko ciekawe, chociaż też są wieloznaczne, znaczy w tym sensie, że właśnie to był problem nie tylko włączenia przez przymus, ale program Bolsa Familia i Kultura Libre, prawda, które razem właśnie było uznanie przez kulturę, redystrybucja, najbardziej masowy projekt redystrybucji, prawda, i włączenie obywatelskie, czy warunek korzystania z tego razem, to wyprodukowało coś, co jest też wieloznaczne, bo większość tych ludzi, którzy przeszli do klasy średniej, głosuje na partie opozycyjne teraz, do partii pracy, więc jest po prostu stały proces, tak, przechodzenia na pozycję klasy średniej i jej jakby legitymizowania się konserwatywnymi jakościami, ale są homofobiczni już jakby jedno z tych faweli i tak dalej. To zaczyna się jakby, to nie jest, no podmiotowość nie ma, tak, tylko są tajne, jak to mamy ramstwać, także nie jest to. Dziękuję serdecznie. Ja myślę, że ten temat musimy jakoś przenieść jeszcze na kolejny rok i dokładając pewne wymiary, bo to strasznie ciekawe. Jest jeszcze jak nasze badania, to już będą w pełni, nie? Ja myślę, że to byłoby dobre okazja, żeby wrócić do tego.